kryminalista, autor kryminałów, przynosi kryminały do polecenia. Tak sobie pomyślałem, że powinien przynieść, więc przyniosłem taką zróżnicowaną. To są takie rzeczy też trochę mniej znane, mniej oczywiste. No tak właśnie sobie pomyślałem, że może... Na przykład Bernard Cornwell i Ostatnie Królestwo. To jest pierwszy tom Wojen Wikingów. I Cornwell jest pisarzem, który potrafi świetnie opowiadać całe życie swoich bohaterów. Bo ten pierwszy tom zaczyna się w momencie, kiedy główny bohater ma 10 lat, no i później idziemy z nim przez całe życie. I tutaj rzeczywiście materiału jest sporo, bo ten cały cykl dotyczy najazdu Wikingów na Brytanię. No i tam są królestwa anglosaskie upadające już, bo właściwie następuje ich schyłek. I w tym wszystkim właśnie Cornwell opowiada historię jednego anglosasa, który w wieku 10 lat zostaje pojmany przez Wikingów i wychowywany w ich duchu. Teraz mamy Kena Folletta. Właśnie niedawno bardzo ciekawy wywiad z Kenem Follettem chyba w Newsweeku przeczytałam. Tak? Ach, on to kocha życie i w ogóle mówi, że jest lewicowcem, ale w ogóle ma tyle pieniędzy, że w sumie lubi też tego szampana i te ostrygi, i te Rolls Royce. Fajnie, bardzo fajnie. No, wydał trochę tych książek, co? Tak, no wydał trochę książek, zaczynał od thrillerów i sensacji właściwie. Później zrobił taki dosyć mocny skręt w kierunku historii. Natomiast tą książkę wziąłem dlatego, że ją kupiłem 14 lat temu i to jest jedna z takich pozycji, które też ukształtowały mnie czytelniczo. Bo to jest historia taka opowiadana powiedzmy w tempie porządnego thrillera, osadzona w 1941 roku. I co ciekawe, tutaj tłem do akcji jest okupowana Dania i ruch oporu, który na terenie tej Danii działa. Czyli mamy spojrzenie na kraj, który właściwie poddał się od razu, jak Niemcy przyszli. No i tutaj Follett pokazuje właśnie te osoby, które zdecydowały się prowadzić walkę. Teraz mamy tę książkę, Pielgrzym. Pamiętam, że ją kiedyś polecałam w swoim programie, bo wydała mi się dosyć niezwykłą książką z tego gatunku, prawda? Jest dosyć niezwykła i wydaje mi się, że pokazuje Terry Hayes, jak powinno się pisać współczesny thriller. To znaczy, to nie jest jedna niść fabularna, tylko to jest cała pajęczyna. Czytelnik wpada w tą pajęczynę, rozkłada szeroko ręce i po prostu jest obezwładniony, gotowy na wszystko. Tutaj jest zaburzona chronologia zdarzeń, przeskakujemy od jednego momentu do drugiego, a mimo to wszystko ma ręce i nogi. Tak? I to wydaje mi się, że jest największa siła tej powieści. Bardzo mi się podobała też, naprawdę serdecznie Państwu polecam. Zanim przejdziemy do literatury super poważnej, mamy jeszcze Stephena Kinga i Dallas 63. Tak, Stephena Kinga właściwie mógłbym przynieść każdą książkę, bo jestem absolutnie bezkrytyczny wobec tego autora. Nawet te książki, które mu nie wyszły, obiektywnie rzecz biorąc, czyta mi się całkiem przyjemnie. Nie spodobał mi się Pan Mercedes. A to była książka pisana chyba na zamówienie Mercedesa, co? Tak, ja troszeczkę reklamował. To był jakiś kontrakt reklamowy. Tak? Tak, podobno. Tak. Możliwe. Może dlatego. W każdym razie nie spodobała mi się. Zamknąłem ją i wróciłem do niej po 2-3 miesiącach, bo uznałem, że tak być nie może. I za drugim razem już mi się spodobało. Okej. Mamy tutaj oczywiście... I ona jest, bo... Klasyka klasyki, po prostu współczesna klasyka, mogłabym powiedzieć, prawda? Ten Harry Hole to trochę mi przypomina, znaczy pana komisarz trochę przypomina mi Harry'ego. No to fajnie, no to jest miłe porównanie. Coś mają. To jest bardzo miłe. No jeśli chodzi o ten cykl z Harrym Hulem, to można by też właściwie każdy tam przynieść, chociaż te pierwsze dwa może trochę odstawały od reszty. Natomiast Czerwone Gardło jest o tyle fajne, że tutaj też mamy dwie płaszczyzny fabularne, jedną rozgrywającą się w teraźniejszości, drugą w przeszłości. Właściwie znamy zabójcę, ale nie znamy jego motywacji. Klucz do całej jego postaci właśnie tkwi w tej przeszłości.
bardzo polecamy Lesbo. No i na końcu jest Wisław Myśliwski i traktat o łuskaniu fasoli. No co najmniej nie jest to kryminał. Nie jest. Jest to książka będąca monologiem, napisana przez absolutnego mistrza słowa, którego powinniśmy eksportować, drukować hurtem i wysyłać za granicę. Bo naprawdę mało kto na świecie pisze tak, jak robi to Wisław Myśliwski. Dla mnie to była też książka bardzo istotna pod względem warsztatowym. Zobaczyłem, jak można konstruować takie krótkie, konkretne, a jednocześnie bardzo pełne zdania. Zobaczyłem, jak można manipulować słowem w taki sposób, żeby ta forma nie przerosła meritum, ale żeby sama w sobie też stanowiła pewną wartość. Polecamy Wisławę. Pięknie napisana książka i przede wszystkim ciekawa, o co też o to chodzi. A jakby ktoś chciał zobaczyć co więcej, do czytania poleca Remigiusz Mróz, to wystarczy wejść w internecie, poszukać biurek pisarzy na pewnym portalu, którego oczywiście nie będę za bardzo reklamować, prawda? Oczywiście. Można zobaczyć, jak wygląda biurko autora kryminałów. Jest zawalona książka. No tak. Okej. Tak, wielkie dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.